Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem nagrać krótki filmik o gołębiach rasy Arden z linii Doli. Są to gołąbki na pięknych oczach, o złotym i srebrnym pierścieniu. Tutaj mam mojego starego rozpłodowca, który jest zakupiony bezpośrednio od Machiera Bulika z Holandii. Jest to samczyk z 12 roku. Przez długie lata był u Machiera w rozpłodzie, praktycznie od młodego. Ja go zakupiłem jakieś 3 lata temu. U Machiera Bulika można go zobaczyć na jego stronie internetowej. On jest ten gołąb pod nazwą Young Pearl, młoda perła. Można sprawdzić, on ma numer 1742544, końcówka numeru, z 12 roku, Young Pearl. Ten gołąbek niestety nie zapłodził u mnie dużo, nie mam po nim dużo młodych. Udało mi się uchować po nim tylko 2 młode, w tamtym roku w ogóle już nie zapłodził jajek, więc będę w tym roku jeszcze próbował, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się po nim coś uciągnąć, bo ciężko jest takiego gołębia o takim oku i o takiej budowie z tej linii w Polsce zdobyć. Zaprezentujemy tego gołąbka. Tak wygląda jego skrzydełko. Naprawdę ten gołąb jest pięknie zbudowany, ma dobry balans, jak widać. Zauważyłem nawet na portalach aukcyjnych, że jest, jeżeli ktoś sprzedaje gołębie od Machiera Bulika z tej linii Doli, to on występuje często w rodowodzie, ten gołąb, pod imieniem Young Pearl. Także gołąbek prześliczny. Pokażemy jego oko teraz, bo oko ma naprawdę niespotykane. Takie wzorcowe oko, jak te Ardeny z linii Doli powinny mieć. Z tym złotym pierścieniem. Nie wiem, czy ten telefon tak pokaże dokładnie te oczko, no ale... Także pierwszy mój samiec i z tego samca próbuję tak rozhodować tą linię. Dokupiłem do niego samiczkę też oryginalną, zaraz ją zaprezentuję. I jego dzieci i wnuki. Young Pearl Arden, linia Doli. Tutaj mam samiczkę, również oryginał od Michaela Bulika z Holandii. Ją dokupiłem właśnie do tego samca, to jest młodsza samiczka z 18 roku. Też na przepięknym oku, oryginalna Ardenka. Ona już jest lekko pstra, ma w skrzydłach tam kilka białych lotek, ale też przepięknej budowy. Super plecy. Muszę zobaczyć. Oczko tej samicy też na złotym oku. Ona była w parze 2 lata temu z tym samczykiem. Udało mi się po tej parze uchować 2 gołębie. Samiczkę odsprzedałem koledze, natomiast samczyk został. W tamtym roku ten samiec 544 już mi nie płodził, więc postanowiłem tą samicę sparować z jej synem,
zaraz zaprezentuję tego syna i uchowałem, zostawiłem sobie do rozpłodu ich dzieci. Zaraz pokażę, przepiękna samica. Arden, linia doli. Tutaj jest syn po tej parze, syn tego starego samca. No, aż zdziwiony jestem, bo wyszedł ten gołąb naprawdę, naprawdę pięknej budowy. Jest taki, jak na Ardeny, jest duży. Proszę zobaczyć, jakie on ma plecy, ten gołąb. Piękny samiec. Jest to gołąbek z 21 roku o numerze obrączki 3. Króciutki numer 3. Skrzydło. Pokażemy jeszcze oko. Nie ma takiego oka jak ojciec, ale może z wiekiem mu się jeszcze to oko poprawi, a może po prostu przekaże je swoim dzieciom. W każdym bądź razie, no, gołąbek jest, proszę zobaczyć, super budowy. O, by mi uciekł. Syn tego 544. Teraz tego gołąbka sparowałem z tą jego matką i zostawiłem sobie dwa gołąbki do rozpłodu. To jest pierwszy z nich. To jest samiczka, już uhodowana u mnie, więc ona jest wnuczką tego starego samca z 12 roku. Nakrapiana pstra. Oczko tej samicy. Córka tego samczyka przed chwilą prezentowanego. Ta samiczka jest z 22 roku o numerze 1040. Arden, linia doli. Z tej samej nie, to jest samica. Z tej samej pary zostawiłem jeszcze sobie samczyka. To jest brat tej przed chwilą prezentowanej samiczki, tylko że ona jest starsza, ona jest chyba z trzeciego lęgu, on jest z czwartego. Też super budowy samiec. Ten jest troszeczkę bardziej pstry.
No to są już takie imbredy, bo to matka była sparowana z synem. Są takie mocne imbredy. Ale teraz pójdą w krzyżówkę i będziemy je testować też w lotach. Arden. Linia Doli. Ten gołąbek jest 2022 roku o numerze obrączki 18016. W tym roku, żeby troszkę tą linię utrzymać, ale żeby nie było tak wszystko, żeby nie wychodziło z jednego gołębia, dokupiłem dwie samiczki, też ardenki z linii Doli. Ta samiczka akurat została zakupiona niedawno, jest to samica od kolegi Karola Urbańczyka. On posiada też cztery oryginały, bardzo dobrze przeselekcjonowane, bo zakupił tych gołębi więcej od Michaela Bulika, ale zostawił w rozpłodzie cztery po mocnej selekcji. To jest właśnie córka tego jego najstarszego samca z 10 roku. Tak wygląda. Ma bardzo taki mocny tutaj ten brązowy nalot. No i ta już jest właśnie na tym innym oku, na tym z pierścieniu tak zwanym srebrnym, nie na tym złotym. No i zobaczymy. Będziemy krzyżować tą samiczkę z tymi moimi samczykami. Wygląda. I dokupiłem jeszcze jedną. Ta akurat jest od Karola, ale mam jeszcze, dokupiłem jedną oryginalną samiczkę od Michaela Bulika. Holenderkę. To jest samica z 21 roku o numerze 1278505. Też oryginał Arden z linii Doli. Ciemna pstra. Też na tym srebrnym pierścieniu. Ta akurat ma dużo białego, ale to nie przeszkadza. Samicy. Oko ma też piękne, takie fioletowe na tym srebrnym pierścieniu. Oryginał Arden. Michael Bulik. Albo ta, albo tamta będzie sparowana z tym synem, a druga będzie z tym starym samcem sparowana. Będziemy próbować, może jeszcze coś się uda po nim uciągnąć. To wszystkie ardeny, które zostały. Tam miałem jakieś młode, jeszcze dwa gdzieś tam zostały sprzedane do kolegów, więc tak chciałem zaprezentować dla miłośników tej rasy, bo wiem, że niektórzy ludzie właśnie lubią tę rasę, lubią te oczy, mają przepiękne oczy, te gołębie, no w ogóle są piękne,
A co pokażą w lotach, to czas pokaże. Będziemy je testować w najbliższych latach. Na tym filmik chciałbym zakończyć. Dziękuję. Pozdrawiam. Do widzenia.